Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Zbliżamy się do Ashenvale Forest, czyli lasu Ashenvale, gdzie są nocne elfy. Rozróżnijcie, nocne od wysokich i od krwawych. Swoich najlepszych wojowników do pracy przy budowie nie poradzi sobie beze mnie. No nie. Ten las jest jakiś dziwny. Za cicho to. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Zacząłeś. A ja obserwuję. Bać się duchów? Nie ma tu nic, prócz cienia i starych drzew. A jednak. Na Velore. I zeradu na Bantalo. Aż te rotne fanis. Słyszałeś to? Ale śmieszne. To miejsce jest nawiedzone. Nie boję się żywych wrogów, ale mój topór nic nie zrobi bezcielesnym duchom. Nasz dziwny głos jak na orka. Do pracy. Żeby zbudować fort na wodza, trzeba dużo drewna. Musimy wykarczować tę część lasu. Upsi. I to jest misja, że musimy tam zabrać ileś tysięcy drewna. No 15 tysięcy. No 15 tysięcy, to jest jakieś wyjście, czy co? Bo się nie mogę ogarnąć w tym momencie. Aha, rozumiem, że my tutaj już nie mamy nawet bazy, tak? Aha, dobra. Znaczy nie mamy bazy. Nie mamy co robić... nie mamy jak zdobyć pieniążków. Tylko drewno trzeba zbierać, więc trzeba zniszczyć te ogniki. Co by one mi tu nie przeszkadzały. Co możemy polepszyć dla naszej armii? Ja myślę, że na pewno zbustujemy armię. To z całą pewnością nam pomoże. Myślę, że tu nawet możemy... od razu to zrobić. Dobra. Aha, tutaj jeszcze jest inny ognik. Pozbędziemy się tych ogników. Bo przeciwnik za dużo widzi. I za dużo wie. Zabrane drewno. Wiecie, jak to mi można zrobić, wpisując kod? Atakują nas! Miałyście rację, siostry. Dla tych zielonoskórych bestii życie nie przedstawia żadnej wartości. No nie, o Jezus, chciałem tym... zabić ich w imię Elun. Tym Hellscreamem chciałem użyć błyskawic jak troll. Czego ty chcieć? Badania do praca, praca. Dobra, idźcie tam. Będziecie tam bezpieczniejsi. Kobiety! To kobiety! Dobrze. To kobiety, no co ty? Wyglądają prawie jak elfy, choć są o wiele wyższe i o wiele bardziej zawzięte. No nie wiem, czy są o wiele wyższe, ale... tańczące światła. Może to właśnie... O, czyli jednak zbudujemy bazę. Tak się bałeś. O, jednak zbudujemy bazę, to spoko. Bałem się o to, że nie będzie pieniążków. Zastanowię się na... ale jednak są... tu my coś wkurza, tam coś jest chyba. No dobra, może nie ma, ale coś tam widziałem. Duchy jakieś. Duchy widzę w tym tęczu. Misję można zrobić dwojako, bo głównym celem jest zabranie drewna. Każdy, które wydam, stracę, więc powinienem jak najmniej budować jednostek kosztujących drewno, bo będzie lipka. Dobra, my nie mamy już pieniążków, czy ja nie mam już pieniążków, jestem biednym youtuberem. Także możecie jakieś donaty dać, XD. Także w Warcraftcie będę bogatszy o coś, nie wiem nawet o co. Rozumiem, że to jest, aha, od razu takie przejście z suchego na, no dobra. Rozumiem, znaczy no dobra, nie rozumiem. Coś mi to atakuje, coś tu szło, halo. Coś tu było, na stówę coś tu było. Wodzu, te wojowniczki wróciły na latających bestiach. Długo się nie utrzymają, jeśli zostaną otoczone przez naszą wirwę. Aha, mamy wirwi drzewa tutaj, spoko. To sobie z nich skorzystamy zaraz, właśnie widzę. Tak, wodzu? Trzeba ci czegoś? Dobra. Nie zniszczysz tego. Pies, znaczy, no. Co za jędza. Praca, praca. Pójdziemy sobie tutaj, tam widziałem właśnie wyrwi drzewo.
Dobra, dobra. Czy ten tutaj jeden właśnie tak, on w kółku chyba chodzi po to. Dobra, teraz będzie fajna sprawa. Pozdrowienia, dobry orku. Nie spodziewałem się spotkać tu jednego z was. Przybyliśmy. Ale masz głosik. Drzewa, goblinie. W okolicy żyje plemię niedźwiedzioludzi zwanych furbolgami. Dają się nam zdrowowe znaki. Zabijcie ich wodza, a będziecie kupować u nas po kosztach. Kto wie, może pożyczymy wam też kilka wyrwi drzewu. Okej. Rozważę to. Pies. Znaczy, cholera jasna. To mi się nie podoba. Bo chciałbym już ich mieć. To ma życie, czy nie wiedziałem. Da się to zniszczyć? O Jezus, da się. Lol. Zawsze było niezniszczalne. Co zrobić teraz? No kurczę, nie mam pomysłu. O, jest, faktycznie, mówiłem, że tutaj jest jeden. Wkurza mnie pies. Dobra. Zabijcie i tyle. Coś się będę zastanawiał więcej. Czy chcemy bestię kodo? Nie wiem. Na razie poczekajmy. Niech nam wydobędą więcej tego złota. Będzie spoko. Będzie bardzo spoko nawet. No drzewa 15 koła potrzebujemy, więc to jest naprawdę dużo. Nawet jak na orków. Oj, ty tu w sumie nie będziesz potrzebny zbytnio, chłopku. Ale możemy... Kurczę, nie wiem, bo tam furbolgów było dużo. Furbolologów. Nie wiem, jak się to odmienia. Dobra. Chcę tylko przejrzeć, czy tu właśnie czegoś nie ma. Wow! Baza! To wielkie drzewo aż pulsuje od magii. Trzymajmy się od niego z daleka. Ba, czy otaczają mnie sami tchórze? To drzewo, jak każde inne. Ściocie! No niekoniecznie, jak każde. Nie mogę dłużej tak. No co za zdziry tępe, Boże, jak mnie to wkurza. Trzeba się elfów pozbyć, bo zaraz mi zniszczą. Ziutko. Czego ty chcieć? Ja to zrobię. Tak. Jesteśmy atakowani. Dobra. Nocna ostrza. No, nawet fajna nazwa. Chytliwa. Nie mogę dłużej czekać. Idziemy dalej niszczyć ich. Ła! Swędzi mnie ręka. XD. XDDDDD. Praca, praca. Chętnie. Praca, praca. Dobra, po skończeniu możesz iść tam. Ty myślę, że też będziesz mógł tam iść. Ty też. Ty też. I to też. Nie mogę dłużej czekać. Dobra. Z wielkim holu, bo napracowaliśmy coś. Grabiusz, którego zalowano mi się ma. Okej. O! Za drzewa życie dostaje drewno. To w sumie spoko. Zniszcz drzewa życie. No to też jakaś misja jest, widzę. Dobra, trzeba ich obudzić, bo... Ale, no co za zdziry. Dobra, chyba się wysrały z umiejętności. Trochę to wkurzające było. Muszę teraz chwilę się ogarnąć i przegrupować. Namywam tak i myślę, że tak. No w sumie nawet więcej możemy wam dać tych ziotków. No, teraz on dobie jednego więcej. I ile wyjdzie? 6, a jest tu nas 4, dobra.
Dobra, całkiem spoko. Widzicie, tych misji już nie pamiętam. Jakoś te misje nie zapadły mi w pamięć. Znaczy, pamiętam, że potem będzie jeszcze jedna taka... można to robić. Jedna jeszcze taka fajna, ciekawa misja, ale... Nie chcę nic więcej mówić, tak po prostu. Tak? Szamanów królem być... Mądry nie, Tral? Tral jest szamanów królem. On być szamanów królem. Dobra. Pomścić Zul'jina. Okej. I myślę, że jakbyśmy zrobili bestię Kodo, to by było naprawdę już super potem. No ale jeszcze zajmiemy się tymi furbolgami, żeby mieć wyrwi drzewów, bo to jednak 15 koła drewna to jest strasznie dużo. Nawet bardziej, niż wam się może wydawać. Dobra. Oj, zaraz chyba kichnę, ale tak bez kitu. Cholera jasna. Mówiłem, że kichnę. Dobra, dziękuję, że powiedzieliście na zdrowie. Doceniam. Dobra, i w takim razie, skoro mamy już prawie wszystko, idziemy dalej, że ta bestia Kodo mi się stworzy. Chyba tą częścią lasu pójdziemy. Może więcej budowli znajdę. Na pewno widzę pełno ogników, które mnie denerwują. Nie wiem czemu, działają na mnie jak płachta na byka. O, troll sobie śpi, a reszta pewnie niewidzialna, co? A no nie, nie do końca niewidzialna, ale okej. Dobra, it's a trap! Dobra, padło im się. Dobra. Dobra, i myślę, że możemy wam tutaj jeszcze jednego siepacza podrzucić i będziecie całkiem happy nawet. Co to jest? Kryształowa kula, co nadaje? Aha. O, i trafiłem. Trafiłem w bazę. Jejch, więc spoko. Dobra. Teraz ich porobimy. O, mamy kolejne drzewo życia, spoko. Oj, glewia. A nie, to jest balista. Okej. Dobra. Oj, są dryady, mówiłem, że zaraz będą. Znaczy, chyba nie mówiłem, ale... Ale są. Oj, tu jest jakaś bycza baza, ja się na nie patrzę, na nią rzuciłem. A może potrzebnie, bo będę miał ich z głowy już. Co? Jeszcze jacyś inni? A, tu przegrywamy tę bitwę. Dobra, to będzie też drugi odcinek, widzę. No i zabili mi go. Pewnie. Ja to zrobię. To jest duża baza, a ja się na nią rzuciłem jak cymbał. Bardzo duża baza. Pomścić Zul'jina. Dobra, dobra. Dobra. Kogo mam zabić? Tak. O, drzewa. Co? A ci mnie tu śledzą cały czas, ej. Tak bez kitu tu śledzą. Bestia, nie gin, bestia. Ej, umarła. No, nie wyszło tak jak chciałem.
Wyszło, wyszło wiele gorzej. Jak się to można dostać do tych środków jakoś tutaj? Tędy górą. No dobra. Myślę, że spoko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, też mam tam warownię, więc też ona nam daje boosta do pewnych rzeczy. Ale nie na tyle, żeby to łatwo wygrać, bo jest znowu trudne. Cholera jasna. Dobra, teraz 300 golda trzeba zebrać, nie? Pewnie, jak żeby inaczej. Nie lubię jak tak się dzieje, że jakimś cudem dostaję w ciry. Znaczy no nikt nie lubi, no ale... No i co, to ja sobie popatrzę kuźwa w niebo. Na sufit, a ale ładny biały sufit mam. Och, ach, och, ach, bez kitu. Dostałem jakąś wiadomość na telefon, to chociaż sobie ją uczaję. Najlepsza przeróbka pingwiny z Madagaskaru MP4. Okej! Okay. Gotów do pracy! Dobra, tu już mamy komplet chyba. Dodatkowo poprawia pancerz sypaczy, jeźdźców, taurenów, łowców głów, wyvern i katapult. Okej. Okay. Pójdziemy na tych źródków. Bo też drzewów będę miał. Chociaż. Ciebie zabiję, bo się w triadę zamienisz. XD bez kapy. Dobra. Tu już są gdzieś te furbolgi, nie? Ja to zrobię. Praca, praca. Dobra, wyjdźcie dalej. Dobra, mamy furbolgi. To pewnie ci furbolgowie, o których mówił Goblin. To będzie wspaniała bitwa. Spoko, stary. Czas na chwałę wody. Dobra. Kurdu. Co mam robić? Chwilę poczekamy, oni niech się tutaj nam przestaną świecić. Będzie bardzo, bardzo nieciekawie, jak się złączą. Dobra. A, no i tylko on został, okej, no to. Gdzie mam iść? Co mam robić? No nie, dobra, nie możecie umrzeć. Co ty chcesz? No przestań mnie gonić, ty. Dobra, dobra. Chórzu. Dobra. I on już tu umiera. Wy panowie, możecie mi jednak mimo wszystko tutaj się zgrupować. Tak będzie chyba dla wszystkich najbezpieczniej. Zrobimy bestię kodo, a co tam? I was tutaj. Kamień zdrowia. Jeszcze pozwól mi go zostawić, to będziesz ziomek dobry, nie? Tak. Życie za hordę. Drzewa są jakieś tutaj, lipa ogólnie z drzewami. Chętnie. Więc chyba tutaj się zbuduje praca. Tu się chyba zbuduje tartak, myślę. I te drzewa zaczniemy ogarniać zaraz. Dobra. Panie, nie mogę dłużej czekać. Mam mścić Zul'jina. Dobra, idź tutaj, ziomek. Tak. Dzięki ci. A teraz do rzeczy. Z naszymi wyrwi drzewami przekarczujecie ten las w mgnieniu oka. No, to racja. A, i dali nam ich. No, chyba na własność. To też spoko. I wyrwi drzewy są. Dobra, co my tu możemy zrobić? W sumie nic ciekawego nie kupię. A to ci się przyda na elfy. To ci się z całą pewnością przyda na elfy. I na inne jednostki. Dobra, ale co mi się na pewno jeszcze przyda? To więcej logowisk. Ale tak wyskidzę więcej logowisk.
40, 50, 60, 70, 80, 90, bach. Dobra. I chyba akurat mamy całą armię. I co, próbujemy zaatakować, no. Najwyżej się wywalę znowu. Ale tną tu drewno. Tak patrzę, gdzie jeszcze mogliby. Ale chyba nie ma nigdzie miejsca dobrego na ponowne ścinanie. Dobra. O, akurat się na nas rzucili, to też spoko. O. Pięknie popadali. Bardzo, bardzo pięknie. Super wyszło. Dobra. No nie wyszło super, bo atakują moje miasto. Coś trzeba zrobić? Czego ty chcieć? Nienawidzę, no nie na widzę. Chętnie. Umrze, nie? No, jak żeby inaczej. Gotowe. Dobra. Ale armia już wróciła, więc też spoko. No nie lubię tych ziutków, to mnie wkurza tak jak nie wiem co. To jest studnia leczenia, by się też przydała. Dobra, ciebie już zabiję. Bo ty tutaj chłopie to tak mało wnosisz trochę. Ale w ciry dostaliśmy. Gdzie znowu? Jaki pies. Nightblades. Dobra. Mamy znowu braki w armii. Dość konkretne. Jesteśmy atakowani. Gotowe. Ej, halo, nie rozumiem czegoś. A może dobra, ale jednak rozumiem. To idziemy w nich, no przecież nie będę teraz czekał jak debil. Wyciąłem ich armię w pień i mam czekać znowu? Go w nich, go. Drewno się samo nie zbierze. Znaczy może się trochę... O Jezus, ale czemu jak daleko tu idziecie? Tu macie trochę dużo drewna. O, tu w sumie też jest całkiem sporo. Dobra, ty mi prawie nic nie bijesz, to też spoko. Jeszcze więcej tu was jest, Jezus Maria. Dobra. Co mam robić? Chyba to będzie już dla nich całkiem spoko. Znaczy całkiem nie spoko. Ale dla mnie całkiem spoko. Myślę teraz gdzie tu walnąć. Tartak, myślę, że tutaj będzie takie. Tak. Dość okej miejsce. Aha, no jak w rywirze wstoi, nie ma co robić, to już jest naprawdę źle. Dobra, jakoś to nam idzie. Ale może najpierw proponowałbym zniszczyć te budynki, które szkolą wrogów. Wyszłoby spoko, nie? Tak myślę. Kogo mam zabić? Tej się umarło.
Znaczy tak myślę, że byłoby spoko, gdyby jednak te budynki rozwalone. Nawet bardzo spoko, no ale mózgu czasem trzeba jednak użyć. Czego ty chcieć? Dobra. Coś trzeba zrobić? Wy tu sobie zbierajcie więcej. A wyszła jednak z dziura. Dobra. Od, budynki elfów widzę, że się bardzo łatwo niszczy. Kończy się na złoto, ojej, no to idziemy tutaj. Dobra. Jakoś idzie. Bestia kodu mi daje buffy, nie? Więc to też jest spoko dla mnie. Jak najbardziej. Dobra. Prawie porobieni. Tu jeszcze te dwa drzewka. Jelo. Dobra, teraz się może skupię bardzo na drewnie. I będzie mi lepiej, łatwiej. Znaczy generalnie oni tam cały czas to drewno łupią. Więc nie mam co się zastanawiać, czy warto, czy nie. Ale mam pomysł, tylko rozwalcie to. Dobra, patrzcie to. Kogo mam zabić? No to elfy to była jedna z tych klas, którymi ja średnio lubiłem grać. Taka jakaś dla mnie bez wyrazu. Czego ty chcieć? Dobra, może by nie było przypału, pójdę po więcej wyrwi drzewów. Nie wiem nawet jak się to odmienia. W każdym razie pójdę po więcej. Aha, ty wyjść nie możesz stąd. Ach, cymbał. Cymbał. Gdzieś jeszcze jest zielona baza. Bo oni mi przecież atakują, nie? Ciągle. Prawie wykonana. Składy drewna są już niemal pełne. Mhm. Jest tak jak mówisz. Także no, tego też nie będę chciał, bo za chwilę będzie 15 koła. Tu podejdź. No dobra. Więcej to więcej. Ja biegnę tu. A wy panowie wyrwij drzewy. Tu. Drzewo, wyrywać. Tu były te furbolki, więc też zniszczone. Piraty G2. Nic, to wszystko jest jeden wielki las. Kolejne wyrwi drzewy idą, więc widzę, że się chyba zmieścimy w tych 30 paru minutach. O, księga zwinności. Wow! It's a trap! Jezus, ale się dałem. Ale się dałem jak cymbał, nie? Pamiętałem, że to są te ziutki. Znaczy, że to nie jest takie fajne, jakby się mogło wydawać. A jednak, debil. Dobra, idziemy teraz tutaj. Aha. Natknąłem się na patrol, który właśnie zmierzał chyba do mnie. Dobra. Zawaliła się nasza kopalnia. No zawaliła się, no co zrobisz, no. Jesteśmy atakowani.
nie mogę dłużej czekać. Dobra, jeszcze ci. Znaczy jeszcze ta. Dobra. I podejrzewam, że ten dalej jest ich baza, skoro stąd lecieli, mniej więcej. Dobra, ale widzę, że już mamy prawie 15 koła. Więc misja jak najbardziej complete. Jest i baza, mówiłem. Dobra, wróćmy się, nie będziemy się z nimi bić. Jeszcze jedna frakcja była. Liście cienia, a ci jak się nazywają? Nie zdążyłem zobaczyć. No i mamy zadanie wykonane. Co będę więcej mówił? GG! Easy! Dobrze, w takim razie bierzemy się za budowę osady. Oj tak. Kontynuuj! Zmieściłem się w 30 minutach. Widzicie, jaki jestem dobry. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!